Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Jak ja się ogromnie cieszę. W sumie bardzo trudno było mi się zebrać, żeby w ogóle usiąść i zacząć nagrywać, ale ogólnie tak się ogromnie cieszę, że się zdecydowałam. Wiem, pewnie niektórzy z Was myślą, że zwariowała przez ten czas, ale jak ktoś nie nagrywa, to nie wie po prostu, ale to jest takie mega fajne uczucie siadać i nagrywać. I tak ciężko było mi się w ogóle do tego zebrać, jakoś wiecie, ogólnie nie mam energii, nie mam siły, nic mi się nie chce i jest tak, wiecie. Ale się zdecydowałam i bardzo, bardzo się cieszę. I tak, szykuję się, bo będę jechała akurat do miasta i postanowiłam sobie wczoraj już, ale wczoraj się nie udało, ale dzisiaj już postanowiłam, że nie ma opcji, maluję się przy Was i robimy od razu taki test nowości, które ostatnio do mnie dotarły, wpadły i bardzo się cieszę, że mogę nowe produkty potestować i przetestować. Będzie L'Oreal, podkład z L'Oreala, chyba pierwszy raz na moim kanale będzie podkład z L'Oreala, będzie Vibo, będzie Catrice, będzie Petsfy, będzie Alverde, także zapraszam Was bardzo, 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 ale to bardzo gorąco, mam nadzieję, że będzie miło. I tak, za wszystkie jakieś niedociągnięcia, przejęzyczenia, stękania, kwękania bardzo Was przepraszam. Tak, ale no, mam nadzieję, że mi wybaczycie, że będzie ok, wszystko. I tak zerkam, bo chcę na usta nałożyć jeszcze ten produkt wypełniający rzekomo usta. Ktoś mi napisał w komentarzu, jak dałam ten filmik na YouTube'a, że on daje efekt nie w 5 minut po nałożeniu, tylko po nałożeniu na całą noc i później rano. Ja go stosowałam naprawdę kilka razy dziennie, jak mi się tylko przypomniało, jak nie miałam nic na ustach, lądował ten produkt. Stosowałam go wieczorem, stosowałam go rano, cały czas, tak jak wedle zaleceń producenta. Producent właśnie też o tym pisał, że żeby nałożyć go właśnie na noc i wtedy on potęguje niby ten efekt, który ma dać. No ale moi drodzy, no nie, no stosowany każdego razu tak jak producent zalecał, no nic moi drodzy, no nic, ja go stosowałam naprawdę już na wszelkie sposoby i niestety efektu dużego nie przyniósł, ale no wysmaruję do końca i tyle. Możecie słyszeć pana, który co robi? Kosi trawę, był przedtem tam, a widzę, że się tutaj przenosi i odpala właśnie też kosiarkę. Także przepraszam Was nie może odpalić, może nie odpali. Za co? No za te odgłosy niestety, no ale wiecie, już teraz lato, mamy jutro 1 czerwca, tak dzisiaj 31 maja, więc po prostu no koszenie na całą, idzie całą parą tutaj widzę, ostro, jutro będę po nocce, więc nie wiem jak będę spała, ale mam nadzieję, że dadzą mi się wyspać, że tu skoszą dzisiaj, o to może jest dobry znak, skoszą dzisiaj, a jutro pójdą gdzieś indziej. W każdym razie przepraszam Was za te odgłosy, no to jest właśnie uroki mieszkania na wsi, tak. I tak, zaczynając od kosmetyków, bo się rozgadam znowu i będzie 30 minut. Podkład. Podkład marki L'Oreal Infallible, chyba, tak się to czyta. Stay Fresh Foundation. Nie no, ten pan mnie chyba tutaj rozwali teraz. Już to będzie masakra jakaś. Myślę, że on będzie ciszej kosił, no nie aż tak głośno. Dobra, czekam aż ten pan sobie przejdzie, ale szybciutko wam tylko powiem, bo dostałam teraz komentarz, że tego kremu trzeba nałożyć Derma Future tyle na usta, żeby usta były całe białe i dać się temu wchłonąć. Więc robimy taki test od razu szybciutko. Ja go nałożę, zostawię go po prostu w takiej dużej ilości na ustach. Poczekamy te 5 minut, tak jak zaleca nam producent, nie wklepując palcem, tak jak pisze koleżanka. I wrócę do Was zaraz i zobaczymy. Zostawię te. Może faktycznie coś zadziała. Dobra, okej, okay. Także widzimy. Dobra, kochani, wpłynęło mi się to, już jest trochę ponad 5 minut. Teraz są usta, ale mlasknęłam. Bardziej nawilżone, to znaczy jest takie uczucie dużego, dużego nawilżenia. Ale czy coś tutaj się zadziało z wielkością, wypełnieniem czy czymkolwiek innym, to raczej nie szalałabym. Chociaż będę sobie stosowała tą resztę, tak jak koleżanka napisała i zobaczymy, na pewno Was poinformuję w którymś vlogu, czy w ogóle cokolwiek jest. Chociaż powiem Wam szczerze, że
tak troszkę wtrącając tutaj w ten makijaż, którego jeszcze nie zaczęłam, jak oglądałam sobie właśnie ten filmik, który, a to jest właśnie wina tego, że dawno nie nagrywałam, dobra, filmik, który dla Was przerobiłam i złapałam efekt przed i efekt po, to miałam wrażenie, że jednak coś się tam zadziało, tyle że później sobie pomyślałam, że początek filmu nagrywałam w okresie, kiedy byłam bardzo wesoła, byłam taka rozpromieniona i mam takie wrażenie, że wtedy jakoś buzia się naciąga, skóra się naciąga, jest taka, no nie wiem, inaczej to po prostu funkcjonuje, a sprawozdanie, czyli podsumowanie tego 28-dniowego testu nagrywałam w okresie, kiedy byłam bardzo smutna, kiedy właśnie byłam taka, no nie do życia po prostu, i wtedy mam wrażenie, że ta buzia jest jakaś taka... Boże, nie nagram tego filmu, mama przyniosła mi teraz truskawki, dobra, i w każdym razie i mam wrażenie, że właśnie ta moja buzia była taka... Nie, wydaje mi się, że jak jestem smutna, to bardziej mam takie... Takie te usta, wiecie, jak się cieszę czy coś, no to te usta są takie, wiecie, naciągnięte, a jak jestem smutna, to tak jakby wszystko mi się tak ściąga i te usta się wydają wtedy większe. I tak sobie pomyślałam, kurczę, chyba on coś zadziałał jednak, ale później właśnie doszłam do wniosku, że raczej to było spowodowane moim humorem i samopoczuciem. Dobra, moi drodzy, zaczynamy, okej, okay. Będę tak stosowała, jak coś, to dam Wam znać. Nakładamy podkład, który jest podkładem matującym, czyli tak, 24 godziny oczywiście, długotrwały podkład, zero kompromisów, 24 godziny trwałości, 24 godziny komfortu, samoocena w grupie 57 kobiet, zawiera kompleks z kwasem hialuronowym o właściwościach nawilżających. A ja Wam pokażę, Boże, powiem, co tutaj jest napisane. Podkład matujący 24 godziny, błyszczenie pod kontrolą przez 24 godziny, lekka konsystencja podkładu dla naturalnego i świeżego wyglądu. Samoocena 100 osób. To jest oil free, czyli nie tłusta formuła. On jest przeznaczony do cery tłustej. Kosztuje za 35 ml 59 zł i to jest chyba cena taka drogeryjna, stacjonarna, bo jest napisane tutaj, że jest dostępny nawet od tam 29,89. Słońce wychodzi. W każdym razie, no, w Rossmanie kosztuje dużo, dużo dłużej. Wiadomo, że można poczekać sobie na promocję minus 49 i wtedy taki właśnie produkt, prawie 50% mniej za niego płacimy. Okej, ja mam go w kolorze 125 Natural Rose, już nie wiem, co powiedziałam. W każdym razie, czy w ogóle to mówiłam? Bardzo przyjemny zapach. Ja bardzo lubię zapach podkładów, który się kojarzy z kremami. I to jest właśnie taki zapach, jest konsystencja gęsta. Ja go sobie chyba wczoraj roztarłam, czy dzisiaj nawet na dłoni, i jest taki, wydaje się, bardzo, bardzo kryjący. Ale jak będzie, to zobaczymy. Ja go nałożę, nie wiem jak z kolorem, bo no, nie kupowałam go sama dla siebie, więc mogę mieć... No, może być nietrafiony, wydaje mi się, że będzie za jasny, ale trudno, zobaczymy. Będę nakładała go pędzelkiem, gąbeczkę moją już Franki tak zmaltretował, że się nie nadaje do niczego, więc nałożymy sobie pędzelkiem. No, troszkę na pewno jest za jasny, już jestem delikatnie opalona. On ma w ogóle dobre opinie, bo 4,2 na 5 chyba. Na tej stronce, na której ja tam sprawdzałam. Ja oglądałam u, nie wiem czy nie, u Hani test tego produktu i właśnie mi się wydaje, że właśnie takie pozytywne oceny były tego produktu i że ona też była pozytywnie, ale teraz nie jestem pewna, nie chcę mówić, że tak było, a się okaże, że nie. Ale mocno zaczęło słońce świecić, że słabo w ogóle widać, mam nadzieję, że to będzie w ogóle do obejrzenia, ale no nic mnie, czas goni, więc nie mogę tutaj nic kombinować, czekać za długo, bo i tak już czekałam z tym wypełniaczem trochę na ustach. Dobra, słuchajcie, nałożyłam podkład. Wydaje mi się, że kolor nie jest aż taki zły. Ja mam wrażenie, że on się dość dobrze dopasowuje, mimo że uważam, że on jest dużo jaśniejszy, znaczy dużo, nie dużo, źle. Jest jaśniejszy od mojego koloru cery, to wydaje mi się, że fajnie się dopasował. Bałam się, czytając tutaj Natural Rose, że będzie to kolor różowy, ale dla mnie on nie ma w ogóle różowych pigmentów, albo ja jestem jakaś ślepa, chyba że za chwilę na twarzy będzie to widać. Wydaje mi się, że on jest właśnie bardziej taki żółtawy, nie wiem, chociaż może ma w sobie trochę pigmentu, za chwilę może go zobaczę bardziej na twarzy, taki tutaj roztarty, wydaje się bardziej taki pomarańczowo-żółty, no bardziej pomarańczowy teraz bym powiedziała, jak go tutaj roztarłam na dłoni, w każdym razie fajnie się dopasował, ale ma takie suche wykończenie, to jest właśnie typowy podkład matujący i w ogóle jak go rozcierałam, to on jest taki trochę jakby, no niby fajną ma konsystencję, bo taki gęstawy, ale wydaje się od razu słuchawy. O, nie wiem czy wiecie, o co mi chodzi. I faktycznie na skórze to widać.
Tak, i on trochę mi powchodził w pory. Nie wiem, jak będzie to później, z biegiem godzin, ale... No, nie wiem, czy zobaczycie, że on powchodził w pory. Tak osiadł, po prostu to jest taki podkład, który osiada na skórze. Nie stapia się z nią, tylko po prostu na niej osiada. On może nie jest jakiś taki ciężki, teraz się bardzo znowu przyciemniło. Nie jest jakiś taki bardzo, bardzo ciężki, ale... No... Nawet na włoskach takich drobnych, które mam na twarzy, taki meszek, odznacza się on. Tak z większej odległości mi się to podoba, tak na wyciągnięcie ręki, ale tak jak teraz troszeczkę na niego spoglądam, to mam takie wrażenie, że no, będzie się moja twarz w nim męczyła z tego względu, że osiadł po prostu na niej, chyba że, no nie wiem, jakoś nie wydaje mi się, żeby on się za chwilę w nią tak fajnie wtopił, ale zobaczymy. No, w każdym razie tak to wygląda. Ja Wam zrobię na pewno test tego produktu, wiecie, później sprawozdanie. No, ale takie pierwsze wrażenia, no taki... Okej, ale czy na 60 zł, no to nie wiem sama. Krycie w miarę fajne, ale tak trochę... Trochę wygląda, jakby miał się męczyć, jakby moja skóra miała się męczyć pod nim, także zobaczymy. Następnie nałożę, moi drodzy, korektor Catrice. I co ja tutaj, nic nie mam po polsku, więc nie wiem, co to jest dokładnie, ale coś light mi się kojarzy pewnie z czymś rozświetlającym, ale nałożę go po prostu w roli korektora pod oczy i na powieki. To będzie już tak jakby takim moim kolorkiem. I zrobię tylko na razie jedno oko, bo nie wiem, jak on się zachowa, czy nie będzie zastygał. Później, wiecie, będzie ciężko go rozetrzeć. O. Więc tak, macie efekt przed i efekt po. No dość ładnie to wygląda. Zobaczymy jeszcze za chwileczkę, czy to nie będzie, wiecie, takie chwilowe tylko i za chwilę nam to zniknie, bo bardzo często tak ja akurat miałam, że pierwsze wrażenie było takie, o jak pięknie, a później tak jakby się wchłaniał ten produkt i stapiał ze skórą, że efekt był bardzo, bardzo marny. Rozświetlę sobie też te rzeczy, tak, miejsca, które bym chciała, żeby się były takie jaśniejsze. Myślę, że jakiś efekt na pewno daje. Dobra, robię to drugie oko. O, podoba mi się, zobaczcie. Fajnie są takie rozświetlone, nie? No, zapowiada się ciekawie. Teraz użyjemy też nowości u mnie Fixing Powder. Puder, półtransparentny puder. Jaki? Matujący? Tak, puder matujący. Sobie troszkę wysypię. Najpierw użyję gąbeczki. Właśnie, żeby... Ale... Ojejku, już się z nim nie polubię, bo ma bardzo wyczuwalny, mocny zapach. Nie lubię, jak produkty do twarzy tak mocno pachną. Lubię właśnie, że kiedy jest to zapach taki kremowy, jak takiego fajnego kremu, ale nie lubię, jeżeli to są takie, wiecie, perfumowane rzeczy. I to są jeszcze jakieś takie perfumy, wiecie, takie... Zawsze mówię ruskie perfumy, nie wiem dlaczego, takie określenie. Ale w każdym razie coś na tej zasadzie. Jeśli też kojarzycie takie zapachy, to będziecie wiedziały, co mam na myśli. Nie no, żeby tak... Chociaż jak nakładam, to całe szczęście nie wyczuwam tak mocno, ale jak otworzyłam i wysypałam, to bardzo poczułam. I najpierw tą gąbeczką tak wciskam, widzicie, żeby te okolice tutaj sobie tak fajnie utrwalić i później... Teraz jak nałożyłam większą ilość, to czuć. Fuuu! Ludzie, no po co to tak i zajeżdża? Żeby pachnieć, to wiecie, się perfumami po... Najpierw się umyjemy, nie? Ale później perfumami się potraktujemy, a nie żeby... Le! Ojda.
No trochę sucho mamy teraz na twarzy. Podkład matujący, puder matujący i trochę to tak suchawo wygląda. Zobaczymy za chwilę, ale no jeszcze puder do tego matujący troszeczkę tak podkreślił to to zmatowienie. Nie jest to źle, nie wygląda to, broń Boże, jak jakieś ciastko czy coś w tym rodzaju, ale no jednak jest dość sucho na tej mojej twarzy, chciałam powiedzieć na ustach. Tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, podkład, korektor i puder mamy już za sobą. Teraz zrobimy sobie brwi. I brwi będziemy robić produktem z Alverde. I to jest produkt, takie duo do konturowania. Do robienia brwi. Widzicie, taki ciemny i jasny kolor, dość duża przepaść między tymi dwoma kolorkami. Produkt jest dobrze napigmentowany. Ten kolor ciemny jest rzeczywiście taki ciemny, ale to jest fajny właśnie taki kolor takiej brązowej szarości. Bardzo, bardzo ładny. Ten kolor wydaje się, że jest taki jasny, ale jak dacie go na początek brwi, nawet przy tak ciemnym kolorze, no to on tak fajnie się wtapia i ładnie to wygląda. Zresztą zaraz zobaczycie. Użyję też nowego pędzelka, też, który dostałam w paczce od Ani, który po prostu jest niesamowicie precyzyjny. Dłużej mi zajmuje robienie brwi, ale naprawdę wiąże się to z dużą precyzją i z takim wyrysowaniem, ale nie w negatywnym z tego słowa znaczeniu, takim, wiecie, precyzyjnym zaznaczeniem brwi w każdym momencie. Nie ma, wiecie, tak, że gdzieś tam wyjadę poza granicę, bo on właśnie jest taki cieniutki i taki fajny, precyzyjny dzięki temu. Także maluję brwi i zaraz do Was wracam z efektem. Dobra, i dodam sobie trochę tego żelu. Czy najpierw wyczeszę nadmiar, tak jakby tu z tej ciemniejszej części. Teraz trochę tym, to jest też nowość u mnie, Petsfy żel do brwi i to jest, ja mam go w numerze 020, czyli medium, i on jest dość ciemny. Ja myślę, że jakbym go samego nałożyła na brwi, to już by był mocny efekt. Także jeśli macie gęste brwi, to śmiało taki żel i tak naprawdę więcej nie potrzebujecie. Ja lubię nakładać takie żele, bardzo się polubiłam z takim efektem, bo daje właśnie to takie... mi się wydaje, że to jest takie bardzo, bardzo naturalne, nie wiem. Jak te brwi są tak, wiecie, zaznaczone, takie jakby trochę nażelowane. O, także to jest efekt. No i dobrze, teraz robimy oczy. I do oczu użyję, już wiecie, mam zrobioną tak jakby bazę, już tutaj nic kombinować nie będę. Chociaż nie, może wiecie co, może nałożę trochę takiego jasnego cienia, to się nazywa Naked? Nie, Naked Look, dobrze, tak. Z Vibo, tak troszkę jeszcze, żeby zagruntować, bo coś widzę, że mi się tutaj jakaś kreska robi, więc chyba się tak mocno nie zagruntowała mi ta powieka tym pudrem. To troszkę dodam tak tylko, żeby wiecie... O, żeby mi się nie robiła taka, nie robiła... kreska. I będę nakładała właśnie cień z Petsfy, to jest cień Dumę, że 207 Plump Me Up. Rzeczywiście fajna nazwa. Piękny kolor, widzicie, używam ostatnio nagminnie. To jest właśnie mój makijaż, ten, który Wam teraz zrobię. I daję sobie na dolną powiekę. Tak, nie wiem, 1/3 powieki zaznaczam.
Dobra, i teraz właśnie też mam kredkę w podobnym kolorze. Jaki ona ma tutaj numer? 171 Red Grape. Tak wygląda. Ona jest no, identyczna, można powiedzieć. Ania mi tutaj dopasowała zestawę od razu. I ja sobie tak blisko linii rzęs rysuję kreskę z tego względu, że tak wiecie, cieniem nie dojadę i czasami robi się taki prześwit jakby, a ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Wtedy oczy wyglądają na bardziej zmęczone i tak troszkę sobie też wjeżdżam, jak widzicie, na linię wodną, ale nie jakoś wybitnie mocno. Myślę, że jest ok. I tak, i teraz potrzebuję czegoś, żeby rozświetlić moje wewnętrzne kąciki i użyję sobie rozświetlacza z tej paletki Essence Gorgeous, jakoś to się wymawia, zawsze mi się język tak splącze, że nie mówię tego poprawnie. W każdym razie rozświetlacz stąd. Zrobię Wam oczywiście jakiś makijaż, gdzie użyję tego trio do konturowania. Dzisiaj użyję tylko rozświetlacza właśnie w kącikach oraz jako typowego rozświetlacza na szczyty kości policzkowych. Ale tak jak mówię, no omówimy sobie tą paletkę i przetestuję ją innym razem, bo dzisiaj mam ochotę na i zupełnie inny kontur, ale rozświetlacza użyję tego, bo jest piękny. Dość mocno zaszalałam. Tak, i teraz rzęsy. Na rzęsy dwa tusze, które ostatnio w miarę mi odpowiadają ich połączenie, czyli Eveline Volume Extension oraz ten z Art Deco. Też Wam go w którymś filmiku pokazywałam, już nie pamiętam w którym, też chyba w jakimś makijażu. W każdym razie no nie jest taki zły, no ale też jakiegoś szału, znaczy robi, daje mocny efekt, ale żeby był jakiś taki super ach, och, no to nie bardzo, ale w połączeniu razem nie są złe, więc robię rzęsy i jeszcze wykontrujemy sobie twarz. Dobra kochani, oczy mamy skończone. Widzicie, że tusze oba dają w miarę taki fajny efekt. Troszeczkę są te rzęsy posklejane, ale nie jakoś bardzo. Jest tam pogrubienie, jest podkręcenie, znaczy podkręcenie głównie dzięki zalotce, ale myślę, że efekt nie jest zły. I ogólnie podoba mi się bardzo ten makijaż oka. Do zielonej tęczówki bardzo pasuje. Myślę, że ją naprawdę ładnie podkreśla. I co moi drodzy, przejdziemy do konturowania i wykonturuję twarz starymi produktami, nic tutaj nowego nie będzie, chociaż mogłabym, ale jakoś naprawdę mam taką ochotę nałożyć te dwa produkty, one tak pięknie wyglądają na twarzy, także wybaczcie, następnym razem będzie coś nowego do konturowania, czyli puder w kolorze Natural Beige 02, on jest, no widzicie, nie jest wcale taki jakiś ciemny, ale jednak jest widoczny na buzi, jak go tak troszeczkę więcej nałożymy, oraz Baked Tan, dokładnie Baked Bronzer, Baked Tan, jeśli chodzi o kolor. I tak, i nakładam takim dużym pędzelkiem najpierw ten puder i on też mocno pachnie właśnie, to jest też puder, który mocno pachnie i zobaczcie, że on daje po prostu efekt, jak go więcej nałożymy, jakbyśmy nakładały jakiś bronzer. O, widzicie?
i nakładam go zawsze takim większym pędzelkiem, żeby zrobić taki efekt właśnie przybrązowienia buzi. I później poprawiam tym, ale tylko i wyłącznie tutaj na buzi, znaczy czoło też jest buzią, ale ogólnie na czoło już nie nakładam tego produktu z drobinkami. Dobra, jeszcze na usta nałożyłam błyszczyk z Bell, on był w kolorze 02 bodajże, ja go kupiłam w Biedronce za jakieś groszowe sprawy. Za jakieś grosze po prostu, tak, zdecydowanie za jakieś grosze. I tak, moi drodzy, cały make-up się prezentuje, cały test. Tak jak Wam mówiłam, test tego podkładu zrobię sobie taki osobny, żeby go po prostu określić. Przede wszystkim na przestrzeni jakiegoś tam czasu, także zobaczymy. Dzisiaj już na pewno nie będę miała czasu, żeby Wam dograć jakieś tutaj sprawozdanie. Chciałam Wam nagrać tylko makijaż, takie przygotowanie ze mną. Mój ostatnio ulubiony makijaż, czyli właśnie taka śliwka na oku, wytuszowane rzęsy, tak naprawdę delikatny kontur i tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że film mi się podoba. Jeśli tak, to poproszę kciuki w górę. I co, ja się bardzo cieszę, że udało mi się nakręcić. Mam nadzieję, że nie będzie on znowu długi, chociaż podejrzewam, że pod 30 będzie podchodził niestety. No tak, ale tak to jest, jak ja się rozgadam. Także, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję, że ze mną byliście i co, ślę Wam buziaki, Wy przesyłajcie mi jak najwięcej pozytywnej energii, żebym miała siły na nakręcenie kolejnych filmików i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym. Buziaki, hej!